trawny pokerzysta znaczy karty, które wykorzystał w twojej grze. Liczy się trafiony blef. Poker to wygrana albo dramat. Zagraj kartą, która wciąż jest nierozdana. To jest gra, twoja gra, jedynie gra. Panie Marku, pan miał to wszystko opisane, ale proszę pana, ja siedziałem nad tym dwie noce. Krzysztof, możesz na chwilę przerwać te swoje ważne zajęcia? Załatwiajcie sobie to teraz sami, dobrze? Co się stało? Posłuchaj. Dostałaś cały arkusz papierków. Gdzie szmal? Nie rozliczyłaś się z dwóch ostatnich dostaw. To jest młoda. Nie chcesz już dla nas pracować? Wiesz, co z takimi robimy. Lepiej nie świruj. Teraz już wszystko jasne. Patrycja rozprowadza narkotyki. Ona siedzi głębiej w tym bagnie, niż myśleliśmy. O Boże. Patrycja. Patrycja? Patrycja? No właśnie. Takie są skutki, kiedy dorosłą pannicę traktuje się jak dziecko. Tymczasem ona już jest pełnoletnia. Czy ty rozumiesz, co to znaczy? Pełnoletnia? Mogą ją zamknąć do więzienia. Krzysztof, co my zrobimy? Co my zrobimy? Co my zrobimy? Przez całe lata nie dopuszczałaś mnie do niej. Ja to sama załatwię. Z dziewczynką trzeba delikatnie, żeby jej nie spłoszyć, żeby nie zatrzasnęła się przed nami. No i takie są skutki. Tak, wiem. To wszystko moja wina. Taka jest moja rola w tej rodzinie. A trzeba było sprać tyłek, kiedy miała 5 lat i kiedy się stawiała. Teraz już jest za późno. Nigdy nie uderzyłam i nie uderzę dziecka. No po jaką cholerę przychodzisz do mnie? Przecież to były twoje metody. A ty nie miałeś nic do powiedzenia? Przez całe lata stwarzałeś taką atmosferę w domu, że trzeba było uciekać, gdzie pieprz rośnie. Słuchaj, czy ty nie rozumiesz, że ja też jestem człowiekiem? Czy ja wyglądam na robota? Albo na maszynkę do robienia szmalu, albo na automatycznego pilota samolotu. Ja czasami też coś czuję. Tak, irytację. Mi doprowadza cię do szału. Stracone dziecko. Czy już nie ma takiej siły, która ją cofnie z tej drogi? Nic. Pozbieramy się jakoś. Przecież musi być jakieś wyjście. Wywieziemy ją, bo ja wiem, albo zamkniemy w klasztorze, na jakiejś wyspie. Trzeba ją odizolować od tych gandlarzy. Ty, patrz. Łoś? Łoś, na głodzie. Długo cię szukaliśmy, siostrzyczko. Męczysz się, co? Ja wiem, jak to jest. Dreszcze. Siódme puty. Wszystko bądź, że zwariować można, no? Przechodziłem to sam, wiem. Ale nie trzeba tak cierpieć. Mówię ci, oni specjalnie to robią, żeby oduczyć się słodyczku. Pomożemy ci. Od tego masz przyjaciół, pamiętaj. Troszeczkę, siostrzyczko, żeby było lżej. No. Dobry towar, mówię ci, aż cię zakręci. Szymon,
Rozmawiałem z swoją matką. Naprawdę dzielnie się trzyma. Tak? W przeciwieństwie do syna, nie wiedziałem, że będziesz aż tak histeryzował. Matkę ma się tylko jedną. Szymon, weź się w garść. Przecież doskonale wiesz, że to mały guzek, nic z tego nie będzie. Zresztą osobiście będę operował. Bracie, najlepszy nóż w mieście. Czym ty się martwisz? Słuchaj, to moja matka i ja się nią zajmę. Czy ty zwariowałeś? Nie kroi się nikogo z rodziny. To jedyny przesąd, w który ślepo wierzę. Ja podjąłem decyzję, wpisałem się w grafik. Pojutrze będę operował. Ja bym się nigdy nie zdecydował, gdybym nie musiał. Ale jak chcesz. Tak, słucham. Cześć, siostrzyczko. Sandra, to ty, no nareszcie się odezwałaś. Już się zaczynałam martwić. Halo? Niepotrzebnie. Ja zawsze sobie jakoś poradzę. Skąd dzwonisz? Następne pytanie. Rozumiem. Co u was słychać? Jak dzisiaj śpi w moim łóżku? Nie śpię na twoim łóżku. Śpię na kanapie. Halo? Rozumiem, że wszystko w porządku, tak? No, niezupełnie. Kłopoty to moja specjalność. Co się dzieje? Nie mam pracy. Rozpaczliwie szukam jakiegokolwiek zajęcia. Na razie wyjadamy wszystko, co macie w spiżarni. Halo? Ojej. Zobaczę, może będę mogła ci jakoś pomóc. Słuchaj, czy nikt nie wypytywał o nas? Nikt nie dzwonił, nie nachodzi? Był to jakiś facet. Tak dziwnie mówił. Chyba cudzoziemiec. Szukał was. Kto to jest? Halo, Sandra? Jesteś tam? Tylko słuchaj mnie uważnie. Natychmiast musicie się wyprowadzić. Jeszcze dziś. Żartujesz? Nie. Natychmiast wracajcie do swojego mieszkania. Cześć. Halo? Sandra, halo, jesteś... Marysiu? Marysiu? Co tak krzyczysz? Przeprowadzamy się. Pakuj się. Ja zwariuję. Przecież chciałaś, zawsze powtarzałaś, że wolisz swoje stare śmieci. Mamo, przeginasz. Dobra, najpierw się rozpakujemy, a potem... A potem porozmawiamy i odpowiesz mi na parę pytań. Pewnie chcesz wiedzieć, skąd się biorą dzieci. Boże, co za teksty. Słuchaj, wszystko mamy. Resztę rzeczy przywiezie jutro Kostek. Ja się zajmę rozpakowywaniem topołów, a ty idź zrób porządną, mocną herbatę. Tylko tym razem nie wykpisz się tak łatwo. Nawet nie będę próbowała. No. Słucham? Gdzie nasza córka? Uciekła. Ty ty uciekła? Po prostu uciekła. No widzisz, wracamy do domu. Tyle wiem. Reszty mogę się jedynie domyślać. Zresztą wiesz, jak jest z Sandrą. To jest jak z kiepskiego kryminału. To są problemy Sandry, nie nasze. My mamy własne. Nie chciałabym się wtrącać w twoje sprawy. Jak nie chcesz, to nie odpowiadaj. Czy ten Marcin, tak? Czy wy... Mamo, to już prehistoria. A Kostek? Daj spokój, musiałabym upaść na głowę. Jesteś niesprawiedliwa. To taki inteligentny, miły chłopak. Taki uczynny. Zawsze na każde skinienie. Zawsze na każde skinienie. Ja też nie chciałabym się wtrącać w twoje sprawy. Jeśli nie chcesz, nie odpowiadaj. Znalazłaś już pracę? Ping-pong? Mhm. Niech będzie. Właśnie dałam ogłoszenia do wszystkich lokalnych gazet. Dzisiaj się ukazały. Że szukasz pracy? Nie. Że urządzam profesjonalne, najlepsze w mieście przyjęcia w domach. Bankiety, śluby, kinderbale, stypy. Szybko, tanio i smacznie. Zjadłabym coś szybko, tanio i smacznie. Zamawiamy pizzę. A masz jeszcze tyle forsy? Tyle mam. No to zamawiamy, zadzwonię. Dzień dobry panią. Pani Olu, przecież pani obiecała żadnych łez. To
Potrzebna jest dobra energia. Proszę, niech się pani zrelaksuje. Przyniosłam pani trochę kolorowych czasopism, żeby się pani nie nudziła. Dziękuję, ja nie czytam brukowców. Ale to nie są... Mam książkę. No to co? To dla pani. Szymon prosił, żeby... Nic nie chcę. Po co to całe zamieszanie? Jak będę czegoś potrzebowała, to sama syna poproszę. Ale ja chciałam jak najlepiej. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Proszę? A tak, tak. Kto mi wykrakał tego guza, co? Pielęgniarka? Chce być mądrzejsza od profesora? Ja wiem wszystko, wiem. Szymon mi powiedział. Najgorsze, jak ktoś się zajmuje tym, co do niego nie należy. Pani uspokoi, bardzo pani. Tak, gusła, energia dobra, tanie wizjonerstwo. Zioła, zielska, zupełnie jak u... Czarownicy. Wiem jedno. Byłam zdrowa. I nic mi nie dolegało. To przykre, ale będziesz mi się zawsze kojarzyć z moją chorobą. Cześć. Nie widziałyście Patrycji? A co? Ty też masz do niej interes? No, no. Kto by się spodziewał? Ostro jedziesz. O co ci chodzi? Wyluzuj, nie musisz się czaić. Nie przed nami. A Patrycję znajdziesz... Tam. Dzięki. Powoli. Sprzedajesz dzieciom narkotyki? Ale spokój, wszystko ci wytłumaczę, Marysia. Nic mi nie musisz tłumaczyć. Przegięłaś, Patrycja. Ale o co ci chodzi? Wszystko będzie dobrze, proszę mi wierzyć. Ale przecież dzieci, mąż, jak oni sobie beze mnie poradzą? Boję się pomyśleć. Ale poradzą sobie, poradzą. Głowa do góry. Potęsknią trochę, a za 2-3 tygodnie wróci pani do domu. Zdrowa. Tak boję się tej operacji. Czuję, że to koniec. To normalne, wszyscy tak reagują. Ale przecież operacje udają się, a kobiety wracają do domu. Ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Wiem to na pewno. Chodźmy. Nie, na pewno. Rozumiem, dziękuję bardzo, do widzenia. Wieczorem wychodzę, wrócę późno. Umówiłam się z Barbarą. Rozmawiałaś z Patrycją? Jak ona się czuje? Nie wspominaj mi już o niej nigdy. Co znowu zrobiła? Mamo, szkoda słów. To dobrze, to nie była koleżanka dla ciebie. Gdyby to ktoś do mnie, to mnie nie ma. Muszę się uczyć. Halo, Nowotel? Proszę panią, ja się chciałam dowiedzieć, czy u państwa zatrzymał się pan Piotr Połczyński? Dobrze, zaczekam. Tak? Rozumiem, dziękuję bardzo. Do widzenia. Myśli pani, że mój Sebastianek jest lepszy? Też nie mogę się z nim dogadać. To taki głupi wiek, wyrosnął z tego. Albo i nie.
Tylko trzeba im okazać trochę serca. I bardzo, bardzo dużo cierpliwości. Ale ja do pani w innej sprawie. Poznaje pani? Niestety tak. To pismo śni mi się po nocach. Wszystko straciłam i jeszcze muszę dopłacić. Na razie pani nic nie musi. Przejrzałam dzisiaj uważnie ten dokument. Widzi pani te punkty? No. Przynajmniej trzy z nich to jakieś absurdy prawne. Zresztą większość finansowych roszczeń spółdzielni tu jest zupełnie bezzasadna. I całe to pismo nie trzyma się kupy. Panie Ewo, trzeba jak najszybciej wysmażyć odpowiedź. Kompletnie nie wiem, jak się za to zabrać. Dobrze, że się nie martwić. Jutro jeszcze raz przejrzę całą dokumentację i znajdę jakiś punkt zaczepienia. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Przejrzałam dokumenty dotyczące spalonego baru Połczyńskiej. Jakieś problemy? Tak, bo ja przejrzałam wszystkie dokumenty, prezesie. Nawet te, które pan tak skrzętnie ukrywał. Nadal nie rozumiem pani wzburzenia. A po co panu ta nieruchomość, fikcyjni kupcy i sfałszowane umowy? Ciekawe, co się za tym kryje. Zwykły interes. Nie dla prokuratora. Pani mi grozi? Nie, odchodzę. I proszę sobie poszukać nowej wiceprezes, ja nie potrzebuję kłopotów. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze tu pani wróci. Kto dzisiaj zatrudni kobietę w pani wieku? Tuż przed emeryturą. Ja myślę, prezesie, że pan swojej emerytury nie doczeka. Przesyłka dla pana. Znowu siedzisz w krzakach zamiast w szkole? Daj spokój, po prostu nie chcę, żeby mi ktoś spotkał. Mhm. Co, Patrycja, chcesz mi coś sprzedać? Pomyśl o pierwszakach, to jest świetny rynek zbytu. Musisz mi pomóc. Nic nie muszę. I zapamiętaj to sobie raz na zawsze. Nie chcę cię więcej widzieć. Przepraszam. Nic nie szkodzi. Mnie też to czasem się zdarza. Proszę. Gdzie tu jest sekretariat? Drugie drzwi na prawo. Dziękuję. Przepraszam. Nie szkodzi. Szukam wychowawczyni mojej córki. Nazywam się Piotr Połczyński. Maryś ojciec? Właśnie. Ach, to dobrze, że pan przyszedł. No, ale to chyba telepatia. Nie rozumiem. Dzisiaj prosiłam Marysię, żeby ktoś z rodziców przyszedł do szkoły. No i proszę. Czy coś się stało? Obawiam się, że tak. Marysia ostatnio bardzo opuściła się w nauce. Rozumiem. Do tej pory była wzorową, pilną uczennicą. Nigdy nie było z nią żadnych problemów. Nie rozumiem, co się z nią stało. Jest rozkojarzona, jakby nieobecna. A dzisiaj... Nie wie pan, czasami to mi ręce opadają. Zaraz, gdzie ja to włożyłam? Dzisiaj nie reagowała ani na moje polecenia, ani na moje pytania. Całą lekcję wpatrywała się w te fotografie. Nie wiem, kto to jest.
No, chyba jakaś pierwsza nieszczęśliwa miłość. Ale wie pan, taka rozsądna dziewczyna, to rzadko się zdarza, żeby się aż tak... Przepraszam bardzo, czy mógłbym porozmawiać z Darysią? Oczywiście, zaraz poproszę. Dziękuję. Pani Ewo, musimy się natychmiast zobaczyć. Żałuję, panie prezesie, ale z panem już nie. Pan chce robić interesy na pożarze. Pani Ewo, niech pani odrzuci te wszystkie bzdury. Moje życie jest zagrożone. A moje jest zrujnowane. A panu nawet nie drgnęła powieka, jak mnie pan dobijał. Żegnam. Marysia jest na bagarach. Uciekła z ostatniej lekcji. Bardzo jej się przyda ojcowska ręka. No. Jak się czuje moja ulubiona pacjentka? Totalnie. Całą noc nie spałam. Tak? Zaglądałem tutaj. Smacznie sobie spałaś. Mam dość tego leżenia. Dobrze się czułam, ale jak człowiek raz wpadnie w ręce lekarzy, to już koniec. Mamo, mówisz tak o własnym synu. Czuję się taka słaba. Dawno nie miałem pacjentki, która by tak dobrze zniosła operację. Wyniki są znakomite, a wyglądasz, mamo, po prostu kwitnąco. Szymuś, synu, powiedz mi, czy ta operacja była naprawdę potrzebna? A jak myślisz? Operowałem dla wprawy, tak? Ej, mamo, powinnaś być wdzięczna Joannie, a nie... Pewnie się poskarżyła na mnie, co? Nie, nic nie mówiła. Mamo, ty jej coś powiedziałaś? No, byłam trochę zdenerwowana przed operacją. No dobrze, może trochę przesadziłam. No to resztę już sobie wyobrażam. Ale powiedz mi, czy to jest normalne, że zwykła pielęgniarka ma wizję i człowieka od razu kładą na stół? Ty, jak mówisz, wizje były poparte rzetelnym badaniem lekarskim. Skoro tak, nie, ci nie powinienem tego mówić. Ale dobrze. Dzisiaj przyszły wyniki badań tego wycinka. To był wyjątkowo agresywny nowotwór. Gdybyśmy nie operowali tak szybko, boję się myśleć, co by było. Mamo, nie rozumiesz? Ta dziewczyna uratowała ci życie.